jedziemy spróbować wypożyczyć małą łajpkę. Jak dzisiaj się nie uda, to jutro. Zbliża się jakieś załamanie pogody. Wygląda jak prawdziwy naturysta. Na ustach wyskoczyła takie bąbelek. Tak, jesteś piękny. Aj. Oczywiście. Ostatnie dwa dni leżeliśmy na basenie. Siusiak i jądra, Sylwia, patrz. Nic specjalnego. Masz. Nie słyszę. Pytam się, czy widziałaś, jak ja tryskam ten drink. Drink czy te jądra? Drink. I nie tryskam jądra. Ale dupna. Patrz, łopie to. No. Tam jej drina trochę. Ogromna ta mówka jest. Ale se czyści. Popiła, wiesz. Ta dalej idzie. Jeszcze. O nie, szok. Nawali się ta mrówka, będzie miała ciężko wrócić do bazy. To jak chcesz, to sobie weź, bo ja muszę to marzyć, to coś jest. Nie, sex on the beach. Trzeba coś zacząć działać. Teraz idziemy do naszego superkara. Normalnie przyspieszenie od 0 do 100 2 minuty. Co to z drzewa spada? Co to jest takiego? Migały, spróbuj. Aj, ty spróbuj. Spróbuj zaprzęgnąć. No. Spróbuj, no. No wcinaj to. To są oliwki, patrz. Popatrz, tu masz wszystkie te łódki, widzisz? Tu masz tą zatokę i tam jest na mapie pokazane, zobacz. Idziemy, dobra. Tam jest. Hi, how are you doing? We are actually first time in Greece. Ah, nice. We were in Crete. Where? Rethymno? Heraklion, I think. It was like... 10 years ago? Or more. Yeah, a long time ago. Yeah, so we can't remember. Anyway, let's see. Cool. Yes, the boat. It's new boat. Without power, that means without license. Udeczka, kurde, normalnie byłaby droższa, ale nie są pewni co do pogody. Dzisiaj też jej nikt nie wypożyczył i czekała na nas. Ale jaja, kurwa. From the island, okay. Go rock by rock, just okay. 100 meters. Okay. Go straight to the pyramids, go all inside in the water, hold the chain. Że nam wypożyczyli łajbę, nie wiedzą chyba co robią. Tam na tej błękitnej lagunie i tam spuścimy kotwicę. Słonka nie ma, ale... Normalnie. No nic. Jak oni podpływają. Teraz biorę płetwę i się tu w dupce.
Tak. Dobra, tak jak skoczysz do wody, to sprawdź tą śrubę, dobra? To jest Błękitna Laguna, tak? Tak mówią na to. No i tutaj organizują wycieczki na łajbach. Chcieliśmy właśnie wykupić taką wycieczkę, a później Sylwia znalazła, że można wynająć łajby właśnie. I w ogóle gościu nas poinstruował w ciągu, ja wiem, ile to trwało? 10 minut? Nawet nie, 7 minut. Co gdzie jest, raz nam pokazał i tyle właściwie. No? Trzeba spuścić kotwicę jeszcze trochę, bo nie dotyka dna. Dobra, to mi powiedz ile, poczekaj. Wow, naprawdę trzeba tu przyjechać, jak słońce świeci. Tak, dawaj. No. Nie dajesz gazu do przodu. Płyniesz bardziej do sobie. Popatrz, można by było zrobić tak, wpłynąć tu, zobaczyć co się dzieje, opłynąć to z powrotem, wrócić do tego miejsca, gdzie byliśmy i wtedy możesz zawracać. Dobra, jak zrobiłem. Dobrze wymyśliłaś to. Tylko wiesz co, uważaj, bo mam już ja tak zasuwam normalnie, jestem kapitanem, normalnie taki... O, widzisz, tu jest piątka, chodź zobacz jeszcze, patrz, tu można jeszcze dopłynąć. Bali, o, to jest fale fest, nie? Ta łajpka. Łajpka. Taka łajbeczka. No zobacz, jak się tam przyjaśnia na Blue Lagoonie, jeszcze jakbyśmy zaparkowali na 2 godziny i sobie coś tam porobili. Że ludzie w ogóle wypożyczają takie łajby. Bez niczego, prawo jazdy, nie, tylko po prostu, dajesz. Że można sobie wypożyczyć łajbę bez kompletnej licencji. Szybki instruktaż i... 5 minut i płyniesz. Nie trzeba żadnej karty. Fajnie by było jeszcze raz wypożyczyć rzeczywiście, jak będzie pogoda. Bo to będzie inny świat. No, bo cię wiatr. Jest? Tak. Masz klapki? Nie mam, na bosu jestem. Masz chusteczkę, Majka? Jest. A gdzie mam ją włożyć? Do kieszeni. Słonko wyszło, to jest zupełnie inaczej.
A resztę sobie zawiń ten palec, tak choćby bandażem i załóż te klapki. Uważasz za stosowne. Myślę, że najpierw stąd. Na Blue Lagoonę byś zapłacił 5 dyszek od osoby i byś musiał prosić kapitana, że chcesz kupę tam na trawie. No. Ale ty też zaliczyłeś w krzakówkę. Trzeba było zrobić kupę w krzakach. No gdzie? Na lagunie. Do wody? Pokaż to wino za 2 euro. To jest sekret. Widzisz, jaka nimfa tu jest? Wino za 2. Nimfa. Kurwa, dość tych koktajlów. To jest tylko po prostu energia skumulowana. Muszę nynać. Gdzie trzeba się zatrzymać?